Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ancestors Legacy. Trzeba to ograć, kurde, trzeba to ograć. Jak dostaliśmy możliwość, żeby sobie pograć w demo, no to czemu nie? Trzeba to przejść, zwłaszcza, że tylko to jest jedna misja. Dobra. Na czym skończyliśmy? Aha, no że dotarliśmy tutaj do tego grodu, który jest... no... dziadostwem, jednym słowem, bo nic tu nie możemy zrobić. Gdzieś tu była jakaś ta rybacka przystań, czy coś takiego, gdzie byliśmy u tego z tym gościem pogadać. Natomiast co to znaczy taka rączka? Można szabrować, czy co? Więc no... zaraz. Au, fajne. O. Kamera filmowa. Dobra, wyłączyli, bo się robi dzień. Ale tak, co oni tu robią? A szabrują jednak. Nie, oni się tu schowali? O Boże. Ej, wy to widzicie? Boże święto, oni się tu schowali. Ile to nasza armia ma ludzi? 12 i tutaj 15, tak? Plus Mieszko. Jasny, takiego namiotu. Dobra, gadaliśmy z takim gościem jednym. I tak, no ja zlabiłem tutaj, bo nie śledziłem tego, o czym oni tutaj rozmawiają. Podejrzewam, że jedyne co udało mi się wyczytać, to że ten gród jest no w konflikcie z tym grodem. Więc no słabo trochę. Tu mamy co? Aha, to jest co? Żywność zaznaczone? Co, możemy się tutaj też schować, tak? Zaraz. Zobaczmy jeszcze do tego naszego pierwszego grodu, bo tutaj wybudowaliśmy stajnię. I... konni łucznicy. Niestety nie mogę... aha, bo czegoś mi brakuje. Domku mi brakuje, tak? Zaraz, zarządzanie wioskami... budynki. Swój lud musisz go rozwinąć. Tutaj znajdziesz wszystkie potrzebne budynki. Okej, okay, mamy. Dom. Czy to jest dom? Zaraz. Szary. Jest siedziba. Kuźnia. Tak, najmniej więcej jednostek. To jest chyba to. Dobra, zobaczymy jak konn sobie poradzi, tak? Rozumiem, że teraz będę mógł... tak. Budowano dom i... okej, okay, rekrutujemy jedną jednostkę, tak? Z tego co rozumiem. Ile to potrwa? Rozumiem, że jak dojdzie ten żółty pasek tutaj, do tego... tutaj co mamy? Co to jest? Dobra, nieważne. Pewnie jakieś składowisko żelaza. Okej, okay, mamy łuczników. Ile ich tu mamy? 15? Nie, no raz, dwa, trzy, cztery, pięciu jest. Kurde. Aha, znowu brakuje mi kolejnego domu. Ciekawe. Aha, dobra, koszary już powstają. Super, no to jeszcze domek. I drugi domek. Super.
Dobra, nasza wioska się tu rozwija, a teraz tak. Albo korzystając z skrótów Ctrl Shift plus A zaznaczymy wszystkie swoje jednostki i damy je tutaj. Na razie niech tak będzie przegrupowanie. Dobra, teraz co? Mamy koszary i mogę tutaj najmować co? Zaprawianie drużyny tarczowników. Aha, że zaprawianie. Dobra, drużyna tarczowników. Czemu ja tylko... tarczowników mogę rekrutować? Ciekawe. Nie no, zaraz, tarczownicy to są ci, co ja mam już ich, tak? No, mają tarcze, zaraz, czy oni już dotarli? Nie. Prawie. Tak? Jak rozumiem, mają tarcze i mają... tak. Czyli to są... oho, zaraz, zaraz. Co to byś tu świeci coś, kurde? A to? Leczy wszystkich, jednostka jest ranna. Ciekawe. Dobra. Tu mamy statystyki. Aha, w ogóle tak. W poprzednim odcinku wiem, nie nagrał mi się kursor. Ale to nie ode mnie zależy. Nie wiem, czy teraz też się w ogóle nagra. Więc to musicie mi wybaczyć, jeśli nie ma znowu kursora. To już nie ode mnie zależy. Ja tutaj nagrywam tym GeForce'em, znaczy... tak, GeForce Experience, więc podejrzewam, że on coś robi jaja z tego. Dobra, mamy kolejną jednostkę. Okej. Teraz tak. Żeby to jakoś... to jest... mieszko, drużyna tarczowników. Aha! Czy ja mogę to jakoś... w sensie, żeby to, wiecie, zamienić między sobą miejscami na przykład, ale chyba się nie da z tego, co widzę. A to jest niedobrze. Dobra, musimy się... ta grania jest taka głupia w sumie. Musimy się też martwić jedzeniem, żeby ich wszystkich tutaj wyżywić. No jak widzimy, na razie jedzenia mamy sporo. Dobra. Dobra, tak jeszcze sprawdzam. Czyli tak. Konno, zostaniecie sobie tutaj. Natomiast... wy wszyscy z mieszkiem na czele. Ruszymy sobie... pogadać tutaj. Albo... nawet tutaj. Włączcie pochodnie, bo to ładnie wygląda zawsze. Żeby sobie ich popodziwiać, tak? Są teraz widocznie bardziej na wrogów, ale na razie nie mamy wrogów. I ten. Więc. A tak. Fajnie to wygląda. Kurde, ale dzień oni tu mają. No ładnie im to wszystko oświetla. Okej, tu jest tych dwóch pikinierów, tak? Łucznicy. No, łucznik, pikinier. Na świętym wzgórzu? Dobra, czyli od tych dostajemy info. Więc tak. To już wiem. Ostatnio lamiłem. Ta kropeczka jest tutaj. Odszukaj niepełkę. Boże święty. Aha, dobra, mam ich zaznaczonych. No to... o kurde, jakie to wzgórze jest. Widzicie? Tak trzeba... chodzić tak spiralnie. No dobra, jak rozumiem, tak, świecą im się pochodnie. Oho! O kurde!
No dobra. Gdzie wy biegniecie? O Boże, to oni tak do... Boże święto, oni tak z kółko będą tu chodzić. Dobra, nie pełka, ile tu masz zdrowia? Mam nadzieję, że sobie tutaj jakoś... Ale goni tutaj... Nie no, zdrowia masz mało. Dobra, jest rzeźnia, ale... O Boże! O. Dobra, sorry, kurde, nie zauważyłem, że oni tutaj... napadli na nas, na mnie z drugiej strony. Dlatego się nie spodziewałem. Ale tak właśnie coś wiedziałem, że jest nie tak, bo ich długo nie ma. Tak jest. O kurde. Znowu, kurde, jakieś ten... jakieś jaja się tu porobiły. A ten niepełka tutaj stoi i ma w dupie wszystko. O. We wanted to reclaim the Holy Mound. But they ambushed us. Seems I have underestimated him and paid the price. Come by my gourd, and I will reward you for your help. Dobra, więc tu będziemy mieli chyba też z głowy. They must really hate each other. Before I go to Niepełka, I better search the area for clues on what caused this attack. No proszę, dobra, czyli zadanie poboczne, dobra. Schildmann! Okej, okay, wyleczmy się trochę. Już? Okej, okay, super. Szybko, że nawet potrwało. Przeszukaj okolice. No proszę. Dobra, zobaczmy co się da zrobić i czy znajdziemy coś ciekawego. Dobra, tu już... widzimy rzeź jakąś. But this silver coin is a German Pfennig, mercenaries, hired by Germans. So it wasn't Strebor's forces. Niemcy. Dobra. Panowie, wracamy i gadamy z nie... z niepełką. Kurde, on ma tu uczników jeszcze. No ładnie, ładnie się urządził. A żeby on tak sam się tam gdzieś zapuścił? No to ciekawa sprawa. Dom? Kurde, no tutaj gród ma rozrośnięty. W sumie mój też już się nieźle ma. Dobra, tutaj na wszelki wypadek trzymam sobie tych... konniarzy. Boże, zanim oni zlezą teraz z tego... Mieszko, jak ty kurde biegniesz szybko. No dobra. Dobrze, że te kurde ogrody, grody w zasadzie... są dosyć blisko siebie, więc... jakby tak kurde miał, nie wiem, z tego... miejsca do... w sensie już całkiem południa mapy na północ. Ja pokazuję, ale nie wiem, czy wy widzicie kursor. Now you wanted to talk to me? I am Mieszko, Duke of the Poland tribe. I'm seeking allies to defend against the Germans. I will protect these lands in return for your loyalty and your resources. Or else? Or Germans will capture these lands and kill all the pagans. That's us. You said that Strebor's people have attacked you, right? Yes. Bounds of blood seem to be meaningless to this man. His people captured the sacred hill and wanted to desecrate it. May he be cursed by Valis forever. It was not Strebor's doing. I found the desecrated Svarojec idol. The Christians have done it. Look, a Pfennig.
How did a German coin make its way to the assassin's pockets? It couldn't have been Strebor's doing. My father must know about this. Please find him in the small fishing bay, where he gathers forces against Strebor. You have my help and loyalty. Great! We have advanced our technology even further, and we also have defensive towers and a well now. Look! The Mielnitsa Gord has the archery in place of cult. We can recruit archers and pray for God's favor now. Ciekawe. German allies headed this way right now. Right. We must prepare to defend these lands against them. Niemieckimi sojusznikami? Skoro sojusznicy, to dlaczego mam się bronić? Dobra, rozumiem, że mam wracać tutaj do tego, tak? Oho. Wróg już zmierza. O kurde. Co to za osada tutaj była w ogóle? Okej, to nie będzie kurde łatwe. Ale szybko, tych łuczników. O kurde, ile ich tam idzie? Dobra, idą. Kompania. I oni tu mają. Tutaj, śpiew. Dobra. O kurde, jeszcze burza, ale cyrk się dzieje. Okej. Dobra, Mieszko, ty kurde, nie wiem czy... Lepiej weź gdzieś tam się chroń. Dobra, tych pikinierów kurde by to załatwić. Okej, jest rzeźnia, jest rzeźnia. Nie wiem czemu ci kurde konnicy nie... Ciekawe. Co, brat? Jakiś ostrzał jest, kurde. Okej. We must be ready for more attacks. Kurde, no to ładnie. Dobra, porozmawiaj z Mysławem. Kto był ten Mysław? To był chyba ten od tego grodu. Więc kurde, no nieciekawie. Okej, mam jednego gościa w jednostce. No po prostu super. Teraz tak. Czy można jakoś te jednostki połączyć ze sobą? Jednostka nie będzie strzelać temu czynnie. Dobra, czy... Dobra, mogę zwerbować więcej tych gości i super. Natomiast...
Kurde. Pancerz drużyny, najmniej wojowników zupełnić straty. O! Zaraz, to jest coś ciekawego. Czy oni powiedzieli naprzód? I teraz tak, najmniej wojowników, co to znaczy? Ojej, coś się dzieje. Widzimy, te niebieskie paseczki tutaj się tak napełniają. A, dobra, teraz mi uzupełniło składy. Okej, super. Dobra, to ty konno. Może gdzieś tutaj podjedźcie. Natomiast my. Dobra, mamy trzy oddziały. Lecimy do Mysława. Dobra, lepiej już tych pochodni nie świecić, bo nie wiadomo. Mogą gdzieś tu się kryć ci wrogowie gdzieś w krzakach, powiedzmy. Cholera wie już teraz. Okej, no ale kurde, jeden Mysław. To jest chyba właśnie ten gość z tego ostatniego grodu, którego nie mogłem. Nie mogłem jakoś ten. Mysław. Patrzcie, jak tu się ukryli w krzakach, kurde. Ci jego wojownicy. Are not one of the Nepilka men. So, you work for Strebor? No, I work for none of them. I am Mieszko, the Duke of the Poland tribe. Ah, yes. I have heard about you, the famous Mieszko. No matter. The stupid conflict with Strebor will end right here, right now. Tell me what is happening. This little snot pays no respect to our beliefs. He ruins our secret places and murders our brothers. It was not Strebor's doing. I found the desecrated Svarozhets idol. The Christians have done it. It proves that Germans are trying to kill your son. Look, see what I found. German coins. Bastards. I was wrong. This changes everything. I will go back to my gourd now. Talk to me there. Dobrze. Kurde, już bałem się, że będzie ostro, no ale okej. Dobra, porozmawiajmy z nim w grodzie. Ale trzeba jakoś dyplomatycznie, prawda? Mogliśmy zaatakować te grody, ale okej, porozmawiaj z Mysławem. Okej, on już dotarł. Nasi też zaraz będą. Co to jest? Jedzenie, tak? Ja mogę to z nim zgrabić. Dobra. Okej, nasi już idą. Super, super. O, Mieszko już jest. Silver coin that you showed me. I have more of those. Have you sent people to assassinate your own son? What? No. I would have never done anything like this. Those men were from Lusatia. They came here first, asking for a shelter. Germans had expelled them from their lands. They paid in silver, so I didn't look at the coins closely. Just agreed. So they are German spies, huh? Look, they have a camp nearby. But they only use it at night, when they need a rest. No ciekawe.
Dobra, on coś mówił, że są tam tylko w nocy. Tak czy nie? Ciekawe. Może jeszcze ta muzyka. Czuję się, jakbym w Wiedźmina grał. Ale to już mówiłem. Masakra. Dobra, oddział pierwszy. Nie, dobra, tak jak podejrzewałem, ich tutaj chyba nie ma. Oni będą w nocy, ale tak, ukryjmy się w krzakach. Tu mamy jakiś obóz w ogóle. Dobra, Mieszko, ty też się schowaj. Mam nadzieję, że taka... Nie wiem to, co oznaczają te ikony. Mam też nadzieję, że widzicie kursor. Tak jest oczkiem, nie wiem co to znaczy. Takie ze strzałką to chyba wybór, natomiast takie drzewo to jest chyba... schronienie. No dobra, to co, czekamy do nocy, tak? Natomiast nie widzę, nie wiem, jakiś czas. Tutaj mi coś odlicza, ale to czas gry. Natomiast, oho, chyba... chyba coś na pomarańczowo się dzieje. Żeby zachód słońca. No dobra, poczekamy, poczekamy. Kurczę, te dialogi są takie troszeczkę... mało zrozumiane, przynajmniej jak dla mnie. To reszta się napije. No więc tak, do końca, kurde, nie zrozumiałem, o co tutaj chodzi. Z tym Mysławem. Bo, okej, idzie noc. Bo oni tu najpierw gadali coś o... o tym, że właśnie Mysław... O kurde! Atakować, atakować! Okej, czyli jednak to nie było schronienie, co? Tam się jeszcze naparzają. Wyrżnąć, kurde, nic tu nie widać w tych krzakach. Okej. O, Mieszko tutaj palczy. Dobra, udało się. Kurde, jakiś awans jednostki. No cholera, ciekawie. Aha, no właśnie, mówiłem o tym, że właśnie... Mysław wziął kasę za to, żeby ich tutaj trzymać w tym... Żeby się oni tutaj mogli, jakby no, zatrzymywać, tak? No, a ja nagle ich miałem wyrżnąć, nie rozumiem. They were served justice. But this is far from over. You need a strong ally to defend against the Germans. In that case, that makes us allies. We have just gained new types of units and buildings. Our army is growing at an impressive speed. It turns out the Zwa-Chain Gord allows us to recruit both spear warbands and cavalry.
Okej, znowu jaja są. Teraz zanim my tutaj dojdziemy. Okej, ale ładni łucznicy, jazda, skuteczna szarża, duża mobilność, wysokie obrażenia, nie wykrywa pułapek. Wow! Dobra. Koszary, jeszcze łuczników. Strzelnica, no właśnie. Mogę tutaj... O cholera. Gdzieś tam są, tak? Tak, punkt zasobów atakowany, dobra. Jasny gwint. Dobra, atakują. No tak, tylko nasze konno przyle... Kurde, zabili. Dobra, tu idą moi z dwóch stron, tak? Dobra, podejrzewam, że to... To nie będzie koniec, co? No właśnie, tutaj jeszcze. Ulepszenie jednostki, co to znaczy? Tarcza w górę, odwrót. Kurde. Ale to są łucznicy tylko, to powinniście sobie z nimi poradzić, cholera. O kurde! Orzesz! Jasna cholera! Szybko, szybko! Kurde, ale... Ale masakra! No tego się nie spodziewałem, że jeszcze tu mnie będą... Jasny gwint! Nie, co oni tu z... kurde... Ej! Strzelajcie! Szybko! Szarża! Dobra... Tu już nasi walczą... Wierzcie, kurde, róbcie z nimi porządek, kurde, stoją się patrzą. No nie wierzę. Atakować, atakować. Tu się rzeźnia dzieje. Aha, to nie są nasi, zaraz, zaraz. Dobra, łucznicy, szybko. Rekrutujemy. Dobra, Mieszko, chodź tutaj. Gdzieś tam. Dobra. Lecimy dalej. Natomiast tak, łucznicy. Jeszcze się tam gdzieś rozstawcie, tak?
kurde. Zaraz, wycofywać się. Gdzie to było tarcze w górę? Krąg obronny tworzy... podnosi obronę. Kurde. Dobra. Są jaja. Kurde, ile ich tu jest? W ogóle masakra. Mieszko, uciekaj. Jasny gwint. Totalna masakra. No super. Nie wierzę po prostu, że to się dzieje. Ale strzeźnia. Gdzie jest Mieszko? Mieszko, weź ty. Mieszko do diabła, weź uciekaj stąd. Kurde. Ale rzeźnia. Ci ucznicy tam z dupy wyleźli, kurde, tyle ich z 20. Ta więcej. Ja pierdzielę. Teraz się mogę coś wczytać. Automatyczny. Tak, chcę wczytać. No zobaczymy. Aha. Dobra. O, mamy innych w dupie. Jedziemy do swojego obozu. Ale dobra. To już tym wszystkim zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ja coś sobie przygotuję. Więc... zapraszam was już teraz bardzo serdecznie. Kurde. Ale masakra. Dobra, tak czy inaczej. No teraz to tyle. No. Dobra, kurde. Trzymajcie się. Nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu. Łapce w górę. Do zobaczenia. Cześć.